Dobra, więc mamy drugi dzień. Znaczy, dobra, już jest 27, ale nie. W 27. Mamy drugi dzień Diamond Days. Pierwszego nie będę opisywać, bo już był hen daleko. Z tego obrazu spełniło się tyle, że Steven ma swój piękny obraz. No i White. Tyle. Jeszcze miecza żeśmy nie widzieli. Znaczy to w sumie nie powiedziałbym, że to jest miecz. Bardziej takie... Nie wiem co to jest. Ja się nie znam na metalurgii, więc... Znaczy nie tyle metalurgii, co bardziej... Nie wiem jak się nazywa to od miecza. Tak czy inaczej. Familiar. Po kilku rewatchach zrozumiałem całość tego. Wszystko zrozumiałem i muszę stwierdzić, że jest to dobry odcinek. Zaczynamy od razu po skończeniu Let's From Here to Homeward i Steven sobie odkrywa od razu, że ma w pokoju pewne stworzonka. Później się okazuje, że on sam je stworzył. Na początku myślałem, że piosenka, którą śpiewa Steven, odnosi się do tego, że se przypomina swoje dawne życie. Ale nie. Znaczy, częściowo tak, ale nie w takim sensie, jak myślałem. Chodzi tutaj o dawne... Mi chodzi o dawne życie, w jakim była Rose. On se przypomina swoje życie, kiedy był mały. I kiedy... Był taki... No cóż. Wiecie, rewatch robię odcinków i... No cóż. Zapewne wiecie, o co chodzi. Czy nie? Mam nadzieję. Jak ktoś nie wie, to na Dailymotion mam swoje konto i tam robię reaction video. Więc jak chcecie obejrzeć, to na głównym moim kanale jest link, nie? W prawym górnym. Jeszcze może linka wstawię pod tym filmem. No może pod każdym będę wstawiać tutaj... Dobry pomysł w sumie. O kurde. Dobra. Więc tak. Mieliśmy dwa spotkania z diamentami. To właściwie pojedynczo, tylko że pojedynczo. Ja nie umiem polski. Nie umieć polskiego. Tak. Ciekawe, gdzie jest matka w ogóle, bo obudziłem się o 9. Wiecie dlaczego? Bóle, nerki w ogóle. Wcześniej obudziłem się o 6. Teraz jest dobrze, ale wiecie. Fuck it. I tak. W ogóle święta, jakie były takie sobie, szczerze powiedziawszy. Chociaż dostałem plakat z Doctor Who, który mi się porwał trochę. I czuję się źle z tego powodu. Gdybym poczekał trochę, to by mi się nie porwał. No ale dobra, trudno. I dostałem fajną zawieszkę daleka. Znaczy dostałem jeszcze parę innych rzeczy, ale no, ta zawieszka jest fajna. Znaczy zawieszka, takie coś do kluczy, nie? Będę z tym łaził wszędzie. I dostałem kolejny kubek z Doctor Who. Mam drugi teraz. Teraz sobie stoją tam na półce i sobie ładnie wyglądają. No. Jo. Yep. Dobra, więc odnośnie Diamond Days. Mamy drugi dzień. I z tego odcinka dowiedzieliśmy się tyle, że Pink jest diamentem od party. Dosłownie. To jest diament, który ma sprawić po prostu, że wszyscy będą szczęśliwsi i będzie w ogóle wesoło bardziej i luźno. Więc Pink miała za zadanie robić party i w ogóle... Tyle. Takie jej zadanie było. I nie dziwota, że tak się zachowuje w takim razie, skoro to jest jej zadanie. Ma to sens? Ma.
I Steven teraz ma się wcielić w rolę Pink i postanawia zrobić przyjęcie dla każdego, co pewnie się źle skończy. Zakładam, że myśląc o każdym, Steven ma na myśli dosłownie każdego, czyli że zaprosi wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy akurat są w Home World. Nie mam pojęcia, jak to na polski przetłumaczyć. Świat domowy? Nie wiem, no kurde. Home World? Nie wiem, jak to na polski wziąć. Macie jakieś propozycje? Żeby to tak się czytało jak należy. Gdyby ta planeta miała jakąś nazwę normalną, a nie Homeworld. Homeworld to nie jest nazwa, przecież to jest. To nie jest nazwa własna. Well. Ciężko się przyzwyczaić właściwie do tego, że diamenty są po naszej stronie i to tak. Tak nagle wyszło, nie? Od Reunited właściwie to jest, ale tego nie zauważyłem. Znaczy, nie zauważyłem. Po prostu to jest dzień. Od końca Reunited widać, że diamenty są po naszej stronie. To jest dziwne. I tak chociażby Steven właściwie dość arogancki był w Lex From Here to Homeworld. Tak, będę czytał w taki sposób, bo tak. Bo mówię teraz po polsku, a nie po angielsku. Dlatego to dziwnie mi się mówi. Wiecie, jak ja nie lubię, jak się łączy dwa języki i się mówi polskim ze wstawkami z angielskiego? Nie lubię tego, powiem szczerze, ale to się nie da inaczej. Mówiłbym chętniej po angielsku, tylko że wiadomo, to jest polski kanał, kurde. Póki akta nie ma, to będę mówił po polsku, chyba że się wyprowadzę do Anglii. To będę mówił po polsku. Nie, dobra. Wtedy też mogę w sumie prowadzić oba nawet. Zastanawiałem się nawet, czy nie mówić w obu językach. B. Ale dobra. I na końcu odcinka Perła przeprowadziła Stevenowi całą bandę i zakładam, że z promo wynika, że Blue się zdenerwuje, ale na końcu promo widać jej gen B, która jest taka, no dobra, no. Tak to wygląda. Najpierw się wkurza, ale potem widać, jakby ustępowała, więc. Może coś się zmieni w tym. Jak to się nazywa? Kurde. Powiedzmy sobie prawie, chociaż nie o to mi chodzi. Że nie można się zadawać z gorszymi, he. Ani lepsi z gorszymi, ani gorsi z lepszymi, że tak powiem. No. Jo. Tak, rzeczy, które naprawdę jestem ciekaw, to jak będzie wyglądać następne spotkanie z White? Co się dzieje na Ziemi? Pewnie w tej chwili nic, bo jak nie ma Stevena, to się nic nie dzieje. Nie, no dobra, dzieje się. W końcu Lars jednak, jak Steven go nie widział, to jednak się przetransportował trochę, nie? Właśnie ciekaw jestem, co z Larsem, nie? Czy wróci z armią Jemów? Na to wygląda, nie? Właściwie koniec Demon Days byłby dobrym momentem na Larsa, bo przyszedłby z armią nowych Crystal Gemów, że tak nazwę. Nie podoba mi się nazwa polska, więc będę używał Crystal Gems. Bo tak, nie podoba mi się nazwa polska dla Gem. Smarowidło. Nie, dobra. Tak. Uważam, że odcinek Familiar jest dobrym odcinkiem. Jest to odcinek 26 sezonu 5. Jestem ciekaw właściwie, kiedy zakończy się sezon 5. No i myślę sobie, że na końcu Diamond Days'ów się zakończy. Zacznie się sezon 6. Chyba, że sezon 5 będzie ostatni. Co też jest możliwe. Oby nie. Z takim tempem, jak idzie Cinematic Universe, to myślę sobie, że spokojnie do 2020 któregoś będzie trwać.
Zwłaszcza, że trwały już od 2013, a odcinki właściwie coraz wolniej wychodzą. I to nie jest wina Sugar. To jest wina Cartoon Network. Tak. Więc postanowiłem się w ostatnich dniach odłączyć od community, żeby nie słuchać żadnych spoilerów ani niczego. Tak, to zaspoilerowałem sobie nazwę tych małych stworzonek. Pebbles. Nie wiem, jak powiedzieć Pebbles na polski. Zwłaszcza, że nie wiem, co to jest Pebble. Sprawdzę sobie. Od czego mam telefon? Router se muszę kupić. Przyda się. Ja wam mówię, przyda się. Ble. Nie B, V, tylko B. Kamyk. Dobra, więc to są kamyki. Ale tak mówiła przecież ta, Perry. Na... Gemzy. Przynajmniej w polskiej wersji. Ja polskiego nie oglądałem do... Od dawna już. Nie wiem czemu. Były parę lat przerwy od Steven Universe, a potem wróciłem tak rok temu albo w tym roku. Chyba w tym roku właściwie wróciłem do Steven Universe. I zacząłem się interesować. Szkoda, że nie pamiętam mojej reakcji na single Pale Rose. Oj, szkoda, szkoda. Szkoda, że też nie nagrałem. Kurde, żałuję trochę. Jest milion odcinków, które mogłem nagrać reakcję, a szkoda. Ale dobra, przynajmniej będzie od tej pory. I właściwie siedzi mi w głowie ta piosenka Familiar, nie? Familia, why is it so familiar? Właśnie, remiksy może zrobię jakieś. Ja nie jestem dobry w tym, nie jestem dobry w wszystkim właściwie. Jestem dobry we wszystkim po trochu. No. To jest prawda. To jest złe właściwie. Powinien się skoncentrować na jednej rzeczy i w tym być dobry. Ale dobra tam. Walić. Następny odcinek będzie 31 grudnia, czyli za 4 dni w poniedziałek. Właściwie to we wtorek będzie dopiero. No bo wiadomo, w Ameryce jest 6 godzin szybciej. No. Wiecie, o co chodzi. Także właściwie to będziemy mieli dopiero w nowym roku. Co jest dość oczywiste w sumie. B. Ja mam taką tradycję w ogóle, że co roku na nowy rok gram w Minecrafta i piję Mirindę. Tam troszeczkę, co sobie zostawiłem koło grzejnika, koło łóżka. Parę miesięcy szybciej. Szczerze liczyłem, że na święta dostanę śrubokręt soniczny, ale cóż, nie dostałem. Szkoda. Trudno. Jak to by doktor powiedział? 13 razy się żyje. Nie, dobra. Cóż, to będzie na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek i dosłownie i przenośni. Technicznie i psychicznie i w ogóle w każdym aspekcie. Ten odcinek Steven Universe i ten odcinek omówienia. To idzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego serdecznie. I na razie cześć. Kocham was. Bye.